Za chwilę będziemy losowali stanowiska na jutrzejszy dzień. Każdy z nas otrzymuje mapę, na której zaznaczone są linie. Akurat w tym przypadku zielona, dwie niebieskie, różowa i biała. Następnie każdy z uczestników polowania będzie podchodził i ciągnął sobie los. Na tym losie jest oznaczone, w której linii będzie i którą pozycję. Także jutro, każdy dzisiaj będzie wiedział, gdzie jutro na polowaniu będzie jego miejsce. Pozostaje nam tylko życzyć szczęścia naszym myśliwym, żeby święty Hubert był dla nich łaskawy. Das Boot. In Holland, das Boot. Das Boot. Das Boot. Idziemy losować. El Midol. Nawet nie patrzymy. Zielona figureczka. Nie ma złych stanowisk. Jak? Zobaczymy. Najprawdopodobniej będzie dobrze. Bardzo dobrze będzie. A co będzie, okaże się. Nasz Bór, witamy. Nasz Bór, witamy na Monterii. Global Hunting i Sudecka, drugi dzień polowania. Polujemy dzisiaj w innym łowisku, Maciek, ale... Niedaleko, bo w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że polujemy w Andaluzji, czyli w terenie, z którego wywodzi się Monteria. I tutaj takie porównywanie Monterii do naszych polowań zbiorowych jest, można powiedzieć, trochę nie na miejscu, bo samo słowo Monteria oznaczało El Montero, myśliwego, który poluje z psami. I na tym to polowanie głównie to polega. Tak. Wczoraj, Kamilu, miałeś okazję zobaczyć ilości psów, jakie tutaj są. Ja jestem pierwszy raz i powiem wam krótko, jak wypadły, bo psy ruszały między moim stanowiskiem a kolegą Pawłem, to myśmy z Michałem nie wiedzieli, co się dzieje. Jak to wypadło, no nie wiem, czy to sfora, złaja, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to chyba taka no mega wielka stado psów, 100 psów, które biegnie na ciebie, to jest masakra, nie? To nie wiesz, o co chodzi. Dokładnie, tu jest tak, że takiej złaji przypada 25 psów na jednego podkładacza. Mhm. Do każdego busika wchodzi 50 psów, nie? Także wczoraj mieliśmy około 350-400 psów na polowaniu. Ja się go zastanawiałem z Maćkiem, w jaki sposób oni te psy później łapią. To jest... No tutaj obawiam się, że te psy nie zawsze trafiają do tych właścicieli, które je przywożą. Zresztą zobaczycie na filmie może oznakowania psów, jest sprayem napisane A, B, C i oni po prostu... Nagraliśmy. No dokładnie, w ten sposób starają się te psy rozróżnić. Aczkolwiek zdarza się, że jeżeli ma właściciel komplet psów, a niekoniecznie swoje, to z tym odjeżdża, bo na następny dzień znowu się pewnie spotkają. Wracając jeszcze do genezy tego polowania, bo ja to patrzę takim okiem świeżości. Maciek był tu już 7 raz czy 8, natomiast Hiszpanie zachowują się, jakby to było święto. Jak oni są ubrani ładnie, oni mają odświętne ciuchy i za dlani oni to traktują, ta Monteria, bo to nie jest tak, że tu jest polowane co tydzień, tak? Tu jest Monteria. Raz w roku. Raz w roku. Najczęściej raz w roku, można to porównać do korydy, czyli to jest taka tradycja hiszpańska. I to polowanie właściwie datuje się pierwsze Monterie na XIII wiek, także jest długo kultywowana tradycja. No nic, dzisiaj mamy drugi dzień, także zrobimy sobie później sobie gdzieś na spokojnie z Maćkiem, bo tu jest jeszcze taki czas jakby wolny, ponieważ jakby po polowaniu, zanim ten pokój jest ułożony, to jest 140-150 sztuk zwierzyny, tak? Przeważnie tak. Nie da się tego zwieść w ciągu 10 minut, więc mamy trochę czasu, więc jeszcze Maćka zaciągnę, żeby trochę poopowiadał bardziej od strony, powiedzmy, historyczno-praktycznej tej Monterii, no i zobaczymy, no, że no, polowanie świetne, no mi to się, ja byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony, nie ukrywam, kiedyś nawet z Maćkiem gadałem, że ja to tak nie tam na tą Monterię nie za bardzo, aczkolwiek nie ukrywam, że wczoraj wylosowałem, jak ty powiedziałeś, polskie stanowisko. Polskie stanowisko, tak. Dokładnie. Ja nie miałem daleko, najdalszy strzał tam do 150 metrów, natomiast ty byłeś na stanowisku, że... U mnie akurat najbliższy strzał był na 200-250 metrów. Najbliższy. Także, najbliższy, tak. Także no, takie stanowiska też się zdarzają. No nic, zobaczymy co dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się coś nagrać, także... Na pewno pogoda będzie lepsza. Tak, no wczoraj deszcz palał poziomo, słuchajcie, masakra. A dzisiaj przynajmniej nie pada deszcz, a jutro ma być teoretycznie słońce. A patrzyłem z ciekawości, ci powiem, patrzyłem na pogodę w środę, jak już będziemy w Polsce, 23 stopnie, pełne słońce. No niestety, nie. Tego nie jesteśmy w stanie wybrać. Także co, ruszamy na stanowiska i no i zobaczycie, co uda się tam nagrać. Dasz bur.
Jak tam polowanie jak do tej pory? Bardzo dobrze. Coś udało się pozyskać ciekawego? Ciekawych rzeczy, no tylko trzy łanie, natomiast widziałem same szpice, nie miałem okazji strzelić ładnego byka. Poza tym same jelenie widziałem, nie widziałem ani Danieli, ani muflonów. A jestem zainteresowany mocno muflonem. O, Kamil wczoraj miał muflona, ale nie udało nam się nawet nagrać go. A jak atmosfera? Drugi raz, super. Tak? Kolega ja jestem drugi raz, atmosfera super. No. No, to jest właśnie jedna, że tak powiem, z przyczyn, gdzie jeżdżę na takie imprezy, bo liczy się no super atmosfera, fajni koledzy. No nic dodać, nic ująć, nie? No to życzę połamania i widzimy się na pokładzie. Dashboard. Dashboard. Pierwszy dzień polowania już jest historią, czas na drugi. Tak, zaczynamy drugi dzień, jeszcze się nie rozpoczął, ale czekamy. Zobaczymy, co będzie. Przywieźli nas na stanowisko, wygląda dość obiecująco. No, pewnie i tak, ale co będzie, to się okaże. Tak, dokładnie, takie jest polowanie. Wczoraj z Kamilem podobne mieliśmy stanowisko, dzisiaj z kolegą Mariuszem. No, wczoraj miałem stanowisko całkiem inne. Z jednego stoku na drugi musiałem strzelać około 300 metrów. Można było coś tam strzelić, no i strzeliłem odyńca, byka i łanie. No, także wszystko to spadło na dół. Później chłopaki pojechali, pewnie pozbierali to. No, także widać, że Hiszpania jest zróżnicowana. No, dzisiaj polujemy na 1000 metrów, no. Prawie. Mhm. Oho. No, sąsiad strzelał. Coś się dzieje. Ale wyjechały. Piękna sytuacja, ale bez hałasu, bez niczego. Nic, zupełnie nic. Zaskoczenie pełne. Znaczy dwie sztuki jakby dostały, ale nie jestem pewien.
Się zaczęło dziać. Drą się jak nie wiadomo co. Psy przyszły. Widziałem już kilku podkładaczy. No i w krzakach też było słychać, że psy coś znalazły. Coś trzymają. To znaczy leży coś i oszczekały. To gratuluję. Jak wyciągniemy, to pogratulujemy. Dokładnie tak. Na razie naganka dochodzi, psy przeszły. Zobaczymy, co będzie dalej. Słońce wyszło. Wreszcie słoneczko wyszło. Hiszpańskie słońce w końcu poczuliśmy. Poczuliśmy te. Wczoraj z Kamilem. Strumienie deszczu, a dzisiaj strumienie słońca. Ma to swój plus. To jak z tym karpiem? No coś to mówi z tym karpiem. Na Ebrze ponoć łapią te wielkie. A w Krzywej Górze są najlepsze. No jak? Próbowałem sam. Ja nie jestem karpiowy zupełnie, ale ten do tej pory. Ale ten smakuje i do ten tej smak pory zostaje w pamięci, nie? Mhm. Obojętnie jakby go nie zrobił, on zawsze smakuje. No ale tu nie będziemy rozmawiać o karpiu, tylko o dzikach i jeleniach. No właśnie, podsumujmy może, bo już w sumie te półtora godziny minęło. No nie wiadomo, czy oni jeszcze idą dalej, czy nie, czy to już jest koniec. Bo to już stoją chyba z 10 minut. Nie, idą, bo tutaj jest strasznie pofałdowany teren. No zobaczymy. Co, no ale jeszcze mają tam hektary do przejścia. Na początku co, dziki wyskoczyły? Od razu prawie. Pierwsze były dziki, tak. Jeszcze dobrze się nie zaklimatyzowaliśmy. Wyskoczyła cała watacha. Ostrzelałem. Najprawdopodobniej 3 trafione. Było słychać, tak, jak przyjęły. Później chyba byczka spudłowałem. Łańka. Nie wiem, trzeba będzie pójść zobaczyć. No i później były 2 dziczki, jeden na pewno leży. Także po skończonym miocie pójdziemy, zobaczymy. Miot? Jest ciekawie, no jest ciekawie, jest fajnie. Bynajmniej dzisiaj pogoda dopisuje, także. A i tak, porównując do wczoraj, to nie była ziemia. To nie była ziemia. Ciekawe, co tam Kamil postrzelał. A strzelał coś? Nie wiem. To nie bez zasięgu. Strzelają, zobaczymy. Dzisiaj będzie na tym pokocie. Ale coś na pokocie na pewno będzie. Najprawdopodobniej jest.
Tyle teraz tych psów tam jest. Niby już są, a jeszcze nie widać. Dobra, jest jeden. Kraga już. Aj to ja. O, tam gdzie ten pies biały teraz. Aha. Pies. Nie, dziś. Był? No, ale tu miałem auto. Aha. A tutaj psa. Szybko to zrobiłem, nie? No. Naprawdę szybka akcja. No to jak zobaczyłem, to strzeliłem. Słuchajcie, drugi dzień Wunterii hiszpańskiej dobiega końca. Czekamy na ułożenie pokotu, już część zwierzyny jest zwiezione. Dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość zwierzyny, troszkę słabiej jak wczoraj, mimo że pogoda była dużo lepsza. Udało się upolować około 100 sztuk zwierzyny. No ja miałem dzisiaj wyjątkowe szczęście. Hubert podarzył mi dzisiaj 3 byki, łanie i odyńca kapitalnego. Zdjęcie pewnie trafi na miniaturę, więc w każdym razie zrobiliśmy z przepięknym tłem, plenerem i przede wszystkim ten dzik z orężem. Jeżeli chodzi o samą zwierzynę, to tak wam już troszeczkę mogę powiedzieć. Ona gabarytowo jest dużo mniejsza niż u nas w Polsce. Zwierzyna, która tutaj żyje, myślę, że te jelenie byki, jak mają te największe 100 kg tusze, to już jest absolutny maks. Większość tu oscyluje między 70 a 80 kg. Dziki są małe, nie są duże, bo dziki też ważą tam w granicach dość 80 kg. Ten mój jedyniec będzie miał około 80. Natomiast są bardzo orężne. Fajnie, bo dzisiaj padły chyba 2-3 muflony. Tutaj te muflony są i nawet ich trochę było, jakieś owce padły.
No przekrój zwierzyny, na którym się na Monterii poluje, to przede wszystkim jeleń, dzik, daniel i muflon. No i od czasu do czasu pada lis. Natomiast samo polowanie, jak widzieliście, no zwierza dużo, bardzo dużo, zupełnie inna kultura. Nie możemy tego w żaden sposób porównywać do polowania w Polsce. Zupełnie inne podejście, zupełnie inne zagospodarowanie tych tłuszcz. Tutaj przyjeżdża firma, która patroszy dopiero na pokocie. Wszystko jest ściągane, niepatroszone z łowiska. Oni tutaj to patroszą w granicach 40 sekund jelenia, żebyście wiedzieli, łącznie z odbiciem łbów, ułani i ucieląt, i byków, i z odbiciem badyli, tak? Więc to jest... No niewyobrażalne. Nie będziemy tego pokazywać na YouTubie, bo to... Ekspres, nie? Ekspres, no ale po prostu no, to jest no coś niesamowitego. Dwóch ludzi, jednego jelenia robi, no mówię wam, maksymalnie 40 sekund. No więc co, drugi dzień, trzeci przed nami i zobaczymy, jak to wyjdzie z tym materiałem. Czy dokleimy to do tego dnia, wrzucimy, czy zrobimy z tego trzeci odcinek, ale myślę, że jutro Michał dzisiaj był z Mariuszem, a powiedział Mariusz o przepisie na karpia? Powiedział, że to nie jest miejsce i pora, że trzeba samemu spróbować tego karpia. Aha, okej, okay, wszystko wiem. Więc pewnie jutro Michał pójdzie ze mną, więc zrobimy sobie jakiś materiał tam jeszcze trzeciego dnia. Ale pewnie wielu z was sobie zadaje pytanie, czy warto na Monterię przyjechać. No to ja wam powiem, że warto. Siedziałem dzisiaj na stanowisku i tak sobie myślałem. Ja przez dwa dni strzeliłem... Ile ja byku Michał wczoraj strzeliłem? Dwa byki chyba wczoraj strzeliłem, dzisiaj strzeliłem trzy byki, jednego dzika, w sumie do kupy 8 łań. To powiem wam, że pierwszy dzień 7 sztuk, dzisiaj strzeliłem 5, natomiast czy warto przyjechać, przeliczając koszty, ktoś powie, że drogo, natomiast to jest 3 dni bardzo dobrej zbiorówki, ale jak sobie pomyślicie, że możecie strzelić naprawdę kapitalnego odyńca, do tego możecie strzelić muflona, ponieważ tu jest wszystko w ryczałcie, na byki się nie ma co nastawiać, bo te byki tutaj wieńce oscylują między 2,5 a 4 kg, także musicie wiedzieć o tym, natomiast są jakieś tam byki, trafiają się 6-7 kg, ale to są perełki na skalę sezonu, bym powiedział, natomiast większość tych byków to powiedzmy sobie jasno 3,5 kg. Natomiast są muflony, tak? Muflony i miałem muflona w pierwszy dzień, niestety przez no mój błąd, tak? Nie udało się strzelić, ale myślę, że przebiegał ode mojego stanowiska jakieś 20 metrów. Prowadziły go psy i no takie 90 plus, tak? Także myślę, że jak ktoś sobie to policzy, że ma szansę, możliwość strzelenia powiedzmy fajnego tryka, orężnego dzika, jeleni sporo, no to tak naprawdę to wcale nie wychodzi to aż tak drogo. Natomiast polowanie ma zupełnie inna kultura, zupełnie inne podejście do polowania i wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę warto, warto. Możecie sobie na stronę Global Hunting wejść, tam kontakt jest do Maćka, jak ktoś będzie chciał, to może w przyszłym roku skorzystać. Ja jak się zarzekałem wcześniej, że się raczej nie wybiorę na takie polowanie, no to już teraz wiem, że na pewno będę chciał wrócić. Także, no zobaczymy. Już teraz zapraszam was na trzeci dzień. I mówię, albo te ujęcia będą wklejone do tego materiału, albo będziecie widzieli po pasku. Jeżeli po pasku tam jeszcze wam zostanie trochę do obejrzenia, to znaczy doklejamy trzeci dzień tutaj. Także idziemy, bo już chyba przyjechała następna tura zwierzyny, więc idziemy powoli na pokot. Pokot też jest złożony bardzo specyficznie. Na naszych social mediach mogliście zobaczyć zdjęcia. Układają go zupełnie inaczej niż my w Polsce. Także wydaje mi się, że polowanie naprawdę fajne. Także... Mi się podobało. Pogoda, słuchajcie, normalnie jak w kwietniu. To jest, w tej chwili jest około 15 stopni. U nas śnieg, zimno, mróz, jakieś zawieje, zamiecie śnieżne. A jesteśmy 250 km na południe od Madrytu. Aczkolwiek Monteria jest zorganizowana w całej Hiszpanii, więc akurat teraz jesteśmy tutaj. Pytałem Maćka, kiedyś polował bardziej w stronę Portugalii, czyli jeszcze bardziej na zachód. No różnie, po prostu zależy to od miejsca, czasu, łowiska i tak dalej. Także co, ja wam mówię już Daszbur i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo oglądajcie dalej ujęcia z trzeciego dnia. Dasz bój. J'ai une mission. Pas trop ça.
chłopaki z rozstawienia są gdzieś tutaj. A ja muszę pociągnąć. Jak? Siódemka biała. Chyba nie najgorzej. Ja już postrzelałem. Będzie dobrze. Będzie dobrze.